Bytom, śmierć 12-latka na Placu Zabaw, koledzy chłopca są w szoku bytom. Śmierć 12-latka na Placu Zabaw, wszczęto śledztwo. Śledczy z Bytomia wyjaśniają okoliczności śmierci 12-latka na Placu Zabaw, zarządzono sekcję zwłok. Trwają przesłuchania świadków. Prokuratura rejonowa w Bytomiu wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 12-letniego chłopca na Placu Zabaw. Według dotychczasowych ustaleń w piątek po południu 12-latek bawił się na placu zabaw z kolegami. Nagle przewrócił się i stracił przytomność. Wezwano pogotowie, ale mimo długotrwałej reanimacji nie udało się go uratować. Śmierć 12-latka. Na nic nie chorował. Kluczowe w tej sprawie będą wyniki zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok oraz przesłuchania świadków. Według dotychczas uzyskanych informacji chłopiec na nic nie chorował, powiedziała w sobotę oficer prasowa bytomskiej policji aspirant Anna Oczkiewicz. Przypominała, że zgodnie z procedurą dzieci muszą być przesłuchane w obecności rodzica. Koledzy chłopca są w szoku, bo wszystko rozegrało się na ich oczach. Bardzo to przeżywają, dodała aspirant Oczkiewicz.